Spotykamy dzisiaj uczniów zalęknionych, wystraszonych. Są na jeziorze, jest burza i Jezus niejako zdaje się nie zważać na to uwagi, że oni są w niebezpieczeństwie. Okazuje się, że śpi. I zauważmy, że czasami może być tak w naszym życiu. Przychodzi jakiś ból, jakieś cierpienie, jakieś sytuacje niepewności, kiedy nie mamy rozwiązań i wydaje się nam, że Chrystus śpi, jakby tego nie widział. Ale zauważmy, że kiedy uczniowie budzą Jezusa, to im wyrzuca brak wiary. Zauważmy, że nawet kiedy przychodzi coś trudnego, kiedy przychodzą jakieś doświadczenia w naszym życiu, Chrystus zaprasza nas do postawy wiary, że On czuwa nad wszystkim, że nic nie wymyka się z Jego rąk. Tylko rzeczywiście jesteśmy zaproszeni do tego, aby wierzyć, że choć nie narzucając się, to On bardzo pokornie jest z nami, towarzyszy nam i przez te doświadczenia nas przeprowadza.